pozostali pielgrzymi, szczególnie tych pierwszych chcę wyróżnić, bo ten trud pielgrzymowania jest bardzo cenny, z taką wartością dodatnią, możemy powiedzieć dzisiaj, do całego pielgrzymowania. I tych pielgrzymów Maryja na pewno słucha, myślę, trochę bardziej uważnie. Witam serdecznie przybyłych księży na tę uroczystość na czele z dziekanem jednego z dekanatów Głogowskich, księdzem kanonikiem Zbigniewem Walaszkiem. Witam pozostałych kapłanów. Także w sposób szczególny chcę przywitać tych kapłanów, którzy pieszo dzisiaj pielgrzymowali. Księdza kanonika Witolda Pieprza, księdza Łukasza, ojca Krzysztofa i księdza Łukasza. Dziękuję za to podjęcie tego trudu pielgrzymowania, towarzysząc też pielgrzymom. Wśród kapłanów chcę przywitać też księdza Andrija, proboszcza parafii grecko-katolickiej, który też przyjął zaproszenie na tą dzisiejszą uroczystość i bardzo się z tego cieszę. Witam ojca Łukasza Wójcika, proboszcza parafii świętego Klemensa, pozwolenia w Głogowie, który przewodniczy dzisiejszej mszy świętej i wygłosi dla nas Boże Słowo. Już teraz dziękuję serdecznie za przyjęcie tego zaproszenia. Witam przedstawicieli naszego parlamentu, na czele z panią senator Dorotą Czudowską. Dziękuję za przybycie. Witam przedstawicieli władz samorządowych, na czele z panem starostą, panem Ciupakiem, także zastępcą wójta gminy Grębocice, panem Pawłem Ryczarem, także zastępcą burmistrza Borkowic. Bardzo się cieszymy też tą obecnością. Witam pozostałych przedstawicieli samorządów. Chcę też przywitać przedstawicieli takiego największego pracodawcy naszych ziem, pani Hajmur z Kamieńczyca, wśród dyrektorów zakładów górniczych, zakładów Rudna, zakładów górniczych Lubin, Huty Miedzi Głogów oraz Huty Miedzi Legnica. Cieszę się obecnością przedstawicieli służb mundurowych i wszystkich zaproszonych gości. Chcę też dostrzec przedstawicieli Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich przy ordynariacie polowym Wojska Polskiego z panem prezesem Łukaszem Stefaniakiem, którzy zaproponowali, że w tym miejscu, w naszym sanktuarium, właśnie zaistniało to miejsce pamięci kapelanów, którzy wraz z innymi żołnierzami, oficerami zginęli w Katyniu, też pełniąc dla posługi. Serdecznie witam naszych parafia, witam delegację z wieńcami grzybkowymi, witam pielgrzymów przybyłych na tę uroczystość. Niech Maria przedstawi swojemu synowi wszystkie nasze intencje, które towarzyszyły, towarzyszą waszemu pielgrzymowaniu. W czasie tej mszy świętej kapłani modlą się w następujących intencjach. Ksiądz Aleksander Walkowiak modli się za świętą braci Marianę Bors oraz zmarłych rodziców Stanisława i Stanisława Kleśniak. Ksiądz Witold modli się w intencji pielgrzymów z parafii tysięcznej Marii Panny Królowej Polski z Głogowa. Ksiądz Krzysztof, ojciec Krzysztof, za pielgrzymów z parafii świętego Klemensa, także w intencjach, które niosą. Ksiądz Łukasz, za pielgrzymów z parafii świętego Mikołaja w Głogowie. Ojciec Andrzej Gundzyro, w intencji parafii Skrodowca. Ksiądz Łukasz, w intencji darczyńców pielgrzymki. Ja mogę się w